jesteśmy teraz? W boksie, akurat tutaj boks jest damy. Nie wiem, czy widać dobrze napis. No może nie, ale jest tu boks damy. Ten ostatni tutaj. Tu jest boks, jak widać, szlejcha, jest to boks Starly. Jest tu boks gwiazdki. Gwiazdka jest trasy hanowerskiej. To jest Gniada Klacz. Ona sobie tutaj stoi i czeka na następne filmiki, w którym będzie pokazane, jak się ściga z pozostałymi końmi. Jest tutaj boks Loty, boks Eroska. Eros jest prywatnym koniem, jest trasy Komark. Tutaj ma on piłkę, taką dwukolorową. I tu jest Lotka, Lotka też jest rasy Komark, też jest prywatna. Wygląda tak. I również ma piłkę, bardziej taką zachodnią. Ale też tu jest tu boks pusty dla dorosłych koni, dla dorosłego konia, którego nie mam jeszcze, bo ja już zrobiłam dla wszystkich dorosłych koni boksy. Tutaj jest jeden pusty boks, tu jest drugi pusty boks. Później wam pokażę jeszcze dwa. Jest czwarty piesek, o którym wam mówiłam, to jest Tobiasz. On sobie tutaj chodzi. Był ogólnie pierwszy w domku, ale pierwszy pies pokażę wam go później. Jest tutaj boks Astry i boks Doti, która też będzie brała udział w wyścigu. Jest teraz Haflinger i zdradzę wam, że będzie ostatnio biec, ale już jeźdźca wam nie zdradzę, bo będzie zepsuta tajemnica. Tu jest boks Milki, Grzmota i Burzy, którzy są na pierwszym patoku, który wam pokazywałam. Jest tutaj boks Quenita, który jest na wybiegu, który pokażę wam w następnym odcinku mojej stajni. Moja stajnia jest taka duża, że będę musiała podzielić ją na dwa odcinki. To jest pierwsza część. Jest tutaj boks Strzały. To jest Strzała. Jest teraz Kutz Flair. Ogólnie bym miała rozdzielony boks z Dragonem, który też jest na padoku. I to wyglądało tak. Ale tutaj picie mi przeszkadza. Ogólnie to z naklejek robię sobie takie zdjęcia. Zbieram na stajnię obozową. Podobno do tej. Tutaj jest boks Dropi też pusty, są dwa krzaczki. I idziemy teraz na pieski, do stajni, za domek. I to będzie koniec na ten odcinek, ale na razie jeszcze nie. Jest to tutaj Joker. Zrobiłam mu obrowę, babcia mi kupiła takiego. Nie zauważyła, że ja mam identycznego pieska. Bez obroży to Rex. One sobie tutaj chodzą. Rex i Joker to są syberyjskie husky. A teraz to jest mój pierwszy pies, którego miałam. Jest to Klaus, jest bernijskim psem pasterskim. On sobie tutaj stoi. Jest tutaj Kora, jest hartem, jest taka chuda, że widać jej żebra nawet. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Może z tej strony będzie lepiej, może nie. Sobie ona tutaj stoi i czeka pewnie na jakiś wyścig z innymi psami. To jest półwilk, nazywa się Laver. Ona też tutaj stoi, nie jest żadnej szelicha, bo da się ją łatwo zgnieść. Tu jest trzeci boks pusty, jest boks Jessie, paszarnię wam pokażę za momencik. Najpierw tutaj, tu jest boks pusty Kajena z Siodła, w wersji Kosmosa to jest boks. Tu jest Kajena boks, obok są, to jest Kajen, też jest rasy Komark. On sobie tutaj stoi. I tu jest Lisa, zamierza go karmić, chociaż to nie jest jej koń. Jest trochę stajenna. Fajne, prawda? Mnie się bardzo podoba to pudełeczko, ponieważ sama je zrobiłam. Jest to z pudełko z farb. To jest akurat kolacja dla Kajena. W środku on akurat jest ujeżdżeniowo-skokowym koniem, dlatego tu jest ryż i jakaś dziwna maść. Nie wiem, co to jest. Tutaj sobie Lisa jest. A nie się wywala. Tutaj jest Lawina. Jest trasy antaluzyjskiej. Ona nie bierze akurat udziału, dlatego że ma grzywę falującą. Ale jest tutaj ogierek, który bierze udział. Większość koni w tej stajni
które tutaj sobie stoją, to bierze udział. To jest Latino, jest rasą Marwali. Lubię tę rasę, bo ma tak fajnie zagięte uszka. On sobie tutaj stoi o klawiny. Jest też Nikuś. Jest raz też andaluzyjskiej. I muszę chyba wejść na łóżko, żeby pokazać wam resztę. Bo akurat tu jest bardzo na łóżku. Przy łóżku raczej. Niko też bierze udział. To jest Mrok. Mrok też bierze udział. Jest to koń Lisy. On sobie tutaj stoi obok Nika. Jest tu boks Siwka i tu jest Cana. I tu jest boks Bajderki, która również bierze udział. Trzy klacze biorą udział, które tutaj są akurat. Bajderka jest rasy Komark. A Mrok jest rasy hanowerskiej. Tu obok Bajderki jest boks Gantesa. Boks Cienia, boks Montedresta, nie wiem czemu on stoi naprzeciwko Maximusa, bo się kiedyś pokopali, nie wiadomo z jakiego powodu. Tu jest boks Maximusa aż za domkiem, wygląda Maxio tak. On sobie tutaj stoi, taki trochę uparty koń, mieszka sobie z szampanem. Jest tutaj moja stajnia. Tu jest boks Romeo. Boks Wichera, Tornada i Storma. Storma jeszcze nie mam. Jest tutaj Taczka i dopóki Storma nie mam, jest to boks porodowy. I jest tu Martyna, czyli ja sprząta. I teraz mogę wam pokazać moją paszarnię, a w następnym odcinku resztę stajni. Tutaj jest więcej takich pudełeczek. To jest akurat śniadanie i kolacja dla Erosa. Każdy ma inny kolor. Jest tutaj też pasza dla koni sportowych. Jak już powiedziałam, to jest ryż. I pasza dla koni ujeżdżeniowych. To jest ta dziwna masa. Proszkowana. Tutaj jest trawa, pod spodem też jest trawa i siano i jabłuszka. Tu jest boks dla koni pociągowych, w zasadzie napisałam tutaj imiona koni pociągowych, czyli Mont Everest, Astra, Max, Szampan i Wiara. Jest to jakaś kasza gryczana albo jaglana. Później podniosę. I jest to pasza dla źrybaków, czyli pomielone niedobre płatki, którym nikomu nie smakowały. Truszczakowe i one sobie tutaj stoją. I są miarki, bardzo fajne. Mama miała ich takich bardzo dużo od syropu i mi dała. Sobie tutaj siedzą i czekają na użycie. Pod spodem też jest kilka. Jest tu pasza dla kucyków. Wygląda ona tak samo jak dla koni pociągowych. To będzie też miarka, ale muszę mieć więcej takich dużych słoików. Jest tutaj też cukier. Prawdziwy. Jak ktoś do mnie przyjdzie, fajnie, to może sobie spróbować. Są dwie widły, tutaj sobie stoją. I ostatnie, co mam w paszarni, tutaj są marcheweczki, jabłuszka, jak widać, to nie jest szlejcha. Jest to z Playmobil. I tutaj jest jeszcze śniadanie i kolacja dla Storma i śniadanie dla Kajena. No to na tyle w tym filmiku, do zobaczenia w następnym. Pa, pa!